Witam. No co? Tak jest. Po prostu, jakby. Hello. 2024 rok. Gdzie latające samochody? Nie ma. Wiecie co jest? Banana. Pewnie, że tak. A o czym można niby robić artykuły? O Skins Monkey? Stronie do wymieniania swoich skin. W ogóle Dragon Kingi są teraz śmiesznie wycenione. Kupiłem aż dwa. Zobaczymy, czy zejdą. Bo kurde blade zakupili je. To się sprawdzi, nie? Co tu jest? Panie Janek. Jak zejdą, to dokupujemy więcej Dragon Kingów. A jeszcze są ten. Sandstormy. Z tego co patrzyłem, też są ok. Tak samo. W ogóle dużo strasznie rzeczy wywaliło w CS-ie. Przepraszam za to, że ten. Tak wiecie. O bananowe. Ten, o bananach gadamy i tak dalej, ale no tu co no? Fajne są Sandstormy, nie? Dwa Ziko. Wydaje się być na chillu. Także ten, można się zainteresować Sandstormikami. A teraz o bananie, ponieważ Forbes napisał: What is banana? The game where you click a banana with 136,000 players on Steam. I napisali, co to kurwa jest, pewnie. Co jest dosyć śmieszne. Nie powiem, że nie, ponieważ hype na banany rośnie. W sensie, ja się cieszę, że byłem przed hype'em. Cieszę się, że mogłem kupić Dogenana przed tym wszystkim. Jakby czekam, aż po prostu kurwa zaczną o tym gadać wszyscy. Naprawdę. Jakby let's go. W ogóle dowiedziałem się, niestety, z perspektywy game deva, akurat nie tej gry, że trudne będzie to, żeby oni cokolwiek z tą grą zrobili. W sensie, dowiedziałem się, jak działa system zrobienia jakiejkolwiek użyteczności dla bananów z perspektywy Steama. I powiem wam ogólnie, chłopaki, że no, nie zapowiada się na to, żeby cokolwiek się tam mogło wydarzyć. W sensie, to, żeby było cokolwiek możliwe do zrobienia z bananami, to nie jest tylko kwestia chęci. To jest ogólnie trochę bardziej skomplikowane. W sensie, tak jak jest to co teraz, z tego co ja się dowiedziałem, to jest po prostu tak, że gierkę odpalasz na swoim komputerze, jakby masz ją jako local host i tak dalej, i po prostu ona sobie śmiga. I jakby masz ją odpaloną, informacja o tym leci do serwera globalnego i ten serwer ci przyznaje itemy. I dlatego one mogą być. Ale jeżeli chcesz, żeby te itemy w ekwipunku pojawiły się w tej grze lub żeby cokolwiek zrobiło, wtedy trzeba przenieść wszystkie informacje na ten host. Ponieważ gdyby było tak, że te informacje byłyby na lokalnym hoście, to po prostu najzwyczajniej w świecie każdy mógłby sobie zrobić co chce w tej grze. I o to właśnie chodzi, że nie do końca mogą na to pozwolić. Wobec tego ja osobiście, przynajmniej patrząc na to, kto zarządza tą grą i w jaki sposób jest to robione, mam taką opinię w tym momencie, że prędzej się kurwa posramy wszyscy, niżeli doczekamy się jakiegoś huge update'u, który odmieni nieco tę grę. Także trochę poczekamy. I to nieco mój optymizm zbiło, ale jakby dajmy szansę, bo zrobienie tego ogólnie nie jest niemożliwe. Po prostu jest dosyć skomplikowane, w sensie ja sądzę, że oni po prostu nie byli świadomi tego, co zrobić, ale zachęcam was, w sensie nie, może nie, nie, to nie, to złe słowo. Po coś się tego dowiedziałem. Po coś w tę wiedzę, po coś w posiadanie tej wiedzy wszedłem, o której wam teraz powiedziałem. Także mam nadzieję, że no, co ja mogę powiedzieć? Zrobienie gry takiej jak banana chyba nie jest zbyt skomplikowane, nie? Parę stówek zobaczysz i jakimś zjebom jest. Także jeszcze $100 do Steama. No nic, nie będę nic mówił. W każdym razie może być trochę śmiesznie. Co więc w związku z tym? Ja powiem w ten sposób. Jakby, jeżeli zjebów będzie więcej, to niech będzie. Jakby miło się patrzy na tego typu widoki. Poproszę więcej jakby tego typu widoków. Panie Forbesie,
proszę spamić artykułami o banana. Weźcie se najlepiej w tej waszej gazecie, kupcie wszyscy do Genana. Tam najlepiej się załadujcie po same jaja i pierdolcie przez rok o tym, że Dogenana będzie droższy niż Dogecoin. I najlepiej to tam, nie wiem, pierdolcie o tej grze. Ta, niech wszyscy w ogóle w to wejdą i tak dalej. Potem się i tak ta gra, jeżeli nie będzie, jeżeli tam nie wejdzie inny zespół albo ten, który jest się dostatecznie nie rozwinie, ona i tak pierdolnie, prędzej czy szybciej, prędzej czy później. Jebany pump and dump po prostu i tyle. I no chyba, że naprawdę oni, że to jest coś na zasadzie, że oni zrobili gierkę i myśleli, dobra kurwa, będzie w to grało 15 osób, pofarmimy sobie banany, będzie śmiesznie. Albo może nie 15, tylko 150 i po tam roku się to zwróci. I nagle dostali taki hype na mordę, którego dosyć nie są w stanie podnieść. I oni mówią, okej, dobra chłopacy, nie spodziewaliśmy się tego, robimy to inaczej. Jeżeli tak jest, no to spoko. Przed bananami jest przyszłość. Jeżeli jest tak, jak ja myślę, że jest, czyli typ sobie usiadł, uznał, hehe, kupię se akces do rynku Steam, zrobię śmieszną gierkę, naspamimy bananów i będzie git. Nie? Jeżeli on to w ten sposób wziął pierdolną i uznał, że dobra, będzie śmiesznie, a potem nagle się okazuje, że tu potrzebny jest jakiś serwer, który w ogóle utrzyma 130 tysięcy ludzi, jest potrzebne to, żeby przenieść całą zawartość gry tam, jest potrzebne to, żeby ją rozwijać, jest potrzebne zaspokojenie jakichś potrzeb tych ludzi, no to po prostu może być ten, różnie. Gdybym ja miał powiedzieć, czy dzisiaj ładować się w banana, czy nie? To ja swojej opinii nie mam, dosłownie jej nie mam, bo dla mnie to jest wszystko tak absurdalne, że XD, ale jakby do odważnych świat należy, nie? Jeśli wierzycie w to, że oni mają umiejętności i skills, żeby to zrobić, to jakby chyba nic więcej zrobić nie można już z tym. Także co? No nie wiem, no, życzę rozwoju, chłopacy. Mam nadzieję, że będzie śmigało. Special Golden Banana. Oj, tak, tak, kurwa. Zero transakcji na razie. Anulowano ofertę. Aj, karamba. Nie wyszło. Sprzedaż. Special. W ogóle to nie było dodane dzisiaj, tylko to dopiero dzisiaj dropu, bo to aż tak rare. No dobra. To jeden banan mamy na rynku, widzowie. Powiem, że teraz już nie widzę tak kolorowo tej gry. Ja myślałem, że to jest kwestia tylko i wyłącznie chęci, żeby dodać zawartość do tej gry. No okazuje się, że jest to kwestia trochę bardziej skomplikowana. Ale chyba pieniądze mają, nie? Już na dodanie. No mają! Także nawet jeżeli nie umieją, to chyba se ogarną, więc to też jest to. Może na początku by mieli problem, ale teraz myślę, że już wszelakie ich problemy związane z czymkolwiek zostały rozwiązane. Także co? Ja życzę rozwoju. Życzę też, żeby Forbes nakurwiał materiałami. I życzę, żeby PewDiePie się też zainteresował i może jeszcze MrBeast i MrBeast rozdawał banany bezdomnym i jakby niech nas do tego zaprowadzi. Pozdrawiam.